Witam, przypomnę, że mam na imię Radosław i jestem słynnym szlakseterem. Wytyczam szlaki rowerowe, którymi nigdy nikt nie będzie jeździł. Dzisiaj pora na kolejny. Po misterach Warszawy dzisiaj sobie pojeżdżę. Taki mam kaprys. Pewnie nie wszyscy wiedzą, a pewnie wiedzą, to ja tylko nie wiedziałem, że w Warszawie w latach 59-80 co roku wybierano... Jury konkursu na mister Warszawy kierowało się surowym regulaminem. Najładniejsze budynki, które w danym roku powstały i one właśnie dostawały tytuł mistera Warszawy. Laureat musi być przystojny, praktyczny i rozsądny. To była nagroda życia Warszawy chyba i to była prestiżowa nagroda. Inaczej mówiąc, dobra architektura, wygodne wnętrza, oszczędne, ale i solidne budownictwo. No to sru! No i proszę bardzo, jest pierwszy przystojniaczek. No klasa, klasa. Gdzieś tu powinna być jakaś tabliczka informująca o tym, że to mister, ale ja jak zwykle nie mogę nic znaleźć. No nie ma tej tablicy. Dobra, jedziemy dalej. To było na ulicy Magiera. Jacek Magiera to pierworodny jest syn Hitlera. Taka była kiedyś przyśpiewka kibiców. To chyba o innego Magierę chodziło z tą ulicą. A zaraz przed nami powinien być Brzydal. Brzydal, który nie zdobył pierwszej nagrody, tylko wyróżnienie jedynie. Pewnie to to. No nie wygląda aż tak dostojnie, aż się upewnię, czy to na pewno ten. No jakby nie było, Przasnyska 14, wyróżnienie na osiedlu za trasie. No z tej perspektywy już nieco lepiej. Ludzie tam wyglądali z okien, się dziwili. Co ja tu kurwa oglądam? Pewnie nawet nie wiedzą, w jakim bloku mieszkają. A ten przed nami to dopiero prawdziwy przystojniak. To już jest mister. Kraśnickiego 34. No proszę zobaczyć, jaki ładny. Z wrażenia sobie przycupnąłem, wypadało, że miałem jakąś wzruszającą historyjkę. Teraz opowiedział, ale z wyborami misterów to ja nie mam zbyt wiele wspólnego. Hej mister, give me $1. To technikum poligraficzne. Natomiast miałem sporo wspólnego z wyborami miejsc. Tak jak kiedyś pracowałem w telewizorniach, to specjalizowałem się w robieniu reportaży z wyborów miejsc i często z tymi miskami na jakieś wybory jeździłem. Nisko się kłaniamy misterowi z ulicy Niskiej. No i dźwięk się zesrał, muszę pokazać awaryjnie swoją nieogoloną mordę. Ale tu jest wreszcie jakaś tabliczka. Budynek ten wybrany został w konkursie życia Warszawy jako mister Warszawy w 1960 roku. Co na tych konkursach piękności? No jakieś relacje trzeba było robić, a jedną ze składowych relacji były tak zwane wizytówki. A ten skurwiel dostał tylko wyróżnienie. W którymś tam roku. Czyli z każdą kandydatką trzeba było porozmawiać, coś tam wyciągnąć i ją jakoś zaprezentować, czy to w materiale filmowym, czy na przykład ona stała na scenie, a lektor coś tam o niej czytał publiczności. No nie wiem, czy mu się przypadkiem nie należało więcej, no proszę zobaczyć. To było ładne kilka lat temu, ale udało mi się wygrzebać te mądrości, które razem z kolegą tam pisaliśmy. To nie będzie jakieś super ciekawe, ale kilka odczytam. No już zaraz będzie następne cudeńko. Kandydatka z numerem 1 to dziewczyna z zasadami. Jej ulubioną zasadą jest zasada indukcji matematycznej. Okopowa 22, bonjour. Kasia ze Słupcy lubi sobie podmuchać. Jest klarnecistką jednej z najpopularniejszych orkiestr dętych w Polsce. A te okna tutaj były chyba projektowane w systemie Windows i w trakcie projektowania system się nieco wykrzaczył. Domeną Katarzyny z Kraśnika są przede wszystkim sprawne palce. Nikt tak szybko jak ona nie potrafi wklepać SMS-a. Tada! Żelazna 32! Karolina z Bielska-Białej uwielbia dużo mówić. Nie wie jednak jak powiedzieć mamie, że chciałaby mieć siostrę. Ten też by pewnie chciał coś dostać, ale sorry, winę tu za stary. Karolina z Poznania ma naprawdę niezły podryw. Nauczył ją tego tata podczas wspólnych wypraw na ryby. Teraz się pościgamy z autobusem. No, chyba ma lepszy start ode mnie jednak. Jednak autobus ma lepszy start niż ja. Katarzyna z Sopotu chciałaby startować w wyścigach konnych. Oczywiście w charakterze jokejki. A teraz szacunek do legendy. Ten był pierwszy. Joanna jest miłośniczką koni. Kocha wszystkie, za wyjątkiem morskich. A ta pani bez szarfy, smutna taka, co stoi. Agata, choć pochodzi z Kalisza, nie potrafi grać na pianinie. Tu jedno z moich ulubionych boisk w Warszawie, a w tle oczywiście kolejny mister. To oczywiście nie ten, bo to zwykły blok jest. Misterem jest ten. To jest niezwykły blok. No i wcale, że nie, bo to jednak ten niższy jest misterem. Ha! Daliście się wkręcić tak jak ja.
No proszę, a co my tu mamy o tutaj? No, za to coś wyróżnienie było. Ja bym bardziej wyróżnił po tej stronie budynki. Czasem bywam i wcale nie o to chodzi, że tu się można najebać. A teraz, drodzy Państwo, prawdziwe wyzwanie, bo jestem na ulicy Podkraszyńskiego i na tej ulicy jest podobno jeszcze jeden mister. Ale nigdzie nie podali pod którym numerem. No i teraz wyzwanie, żeby to znaleźć. No i który tu wygląda na takiego ładnego cwaniaka? Ten? Czy któryś z tych? No i nie wiem. Powiedzmy, że ten, bo ten jest ostatni. A ładny, prawda? No i tym półsukcesem kończymy naszą przejażdżkę po misterach. Trasa krótka, ale kolano coś mnie napierdziela. Nie wiem od czego. Muszę się chyba wybrać do laryngologa. Dziękuję za uwagę.